przywitajcie gromkimi brawami Jana oraz Marka z grupy filmowej Darwin. Siądźcie. Cześć. Wow, mamy stół. Mamy jeden stół. Usiądźcie, proszę, rozgośćcie się. Tak za stołem? Nie, dobra. Możesz pod stołem. Chcecie, żebym siadł pod stołem? Nie. Dobra. No. Chłopaki. Witamy wszystkich. Mów. A teraz witamy. Jeszcze raz przedstawię. Jan Jurkowski oraz Marek Hucz. Grupa filmowa Darwin. Chłopaki, ja może powinienem powiedzieć para filmowa Darwin. No, jest dzisiaj was tylko dwóch. Nie, jednak mówmy grupa filmowa, będzie lepiej. Grupa para filmowa brzmi podejrzanie. No cóż, no w sumie nigdy nie robiliście odcinka na temat swoich kontaktów między grupą, tak? Nie. Swoich kontaktów między grupą, rozwiń tę myśl. Na przykład, zapytaj Beczkę, występ gościnny, chłopaki. No, jak się zgadaliście właśnie z naszym tutaj kolegą z YouTube'a. Tak. Tak. No i postanowiliście, że poprowadzicie jego odcinek. No to jest dużo powiedziane, że postanowiliśmy. Tak, tak. To bardziej... Po prostu... Zmusił was. Nie. Nie. No, zaproponował, myśmy to wzięli jak tak. Po prostu, wiesz, Reksio, szynkę. Nie? Aha. Jak Reksio co? Szynkę. Ale jak Reksio szynkę, okej. Okay. Chapaliśmy to jakby, nie? Szybko. Rozumiem. No i tam trochę po raz pierwszy raz... Dowiedzieliśmy się na temat tego, kim tak naprawdę jesteście. Dopiero to był pierwszy odcinek, w którym widzieliśmy was nie jako na przykład Słowackiego, czy tam Boga, tylko po raz pierwszy raz widzieliśmy Jana oraz Marka. A. O to mi chodzi. Tak? Dokładnie. Tak było? Ale w Beczce? W Beczce? Nie, bo tam Marek był jako Rafał, ja byłem jako Sławek. Ale był taki, taki moment. Był jeden moment, tak. Był taki moment. Był tak. Moment, że... Byliśmy prywatnie, tak, ale faktycznie, tak, tak, głównie tak. W Beczce byliśmy jako Sławek i, tak, i Rafał. Myśleliśmy, że my prywatnie nie przyciągniemy nikogo po prostu. Nie no, wydaje mi się, że przyciągnęliście dość sporą publiczność, prawda? Ja się zastanawiam, kto tak naprawdę nas kojarzy. Kojarzycie ich? Wow. Wow. No dobrze, ale może... Cofnijmy się do początku, tak na dobrą sprawę. Kiedy powstała grupa filmowa Darwin? Tak. 3 lata temu powstała, jak kończyliśmy szkołę teatralną w Krakowie i sobie tak postanowiliśmy, że to już najwyższy czas zrobić coś z naszymi pomysłami, które tam się rodziły podczas całego okresu szkoły teatralnej i żeśmy to tam spisywali sobie i coś tam. I... No i przyszedł taki moment, że... Już wiedzieliśmy, że albo jeden pojedzie w jedną stronę, drugi w drugą. No i nic z tych rzeczy nie będzie, jeżeli teraz się nie weźmiemy do roboty. I była taka sytuacja, że Janek miał przyjechać do mnie do Bytomia na tydzień, żeby popracować nad kostiumem Mistrza Motyla. W ogóle jakieś próby z Mateuszem porobić, żeby zacząć to już wdrażać w życie. Został na miesiąc. I wtedy nagraliśmy pierwszy set Mistrza Motyla i Wielkie Budowle. Tak. No właśnie, no bo... Tak na samym początku. Na samym początku pracowaliście w większej grupie. Nie, nie. Szczerze, pracujemy teraz nawet trochę w większej grupie niż wcześniej. Znaczy, rozumiem, ale no. Mam na myśli to, że odcinki Mistrza Motyla, którego mam nadzieję, że wszyscy znają, prawda? Mistrz Motyl, czyli Mateusz. Tak, tak. Wraz z nim robiliście pierwsze odcinki oraz wyzwania. Były tam pewne wyzwania pewnej postaci. He? Ty go dokładnie grałeś. Ja? Dokładnie. Ludwika?
Dokładnie. A, Ludwik. To były wielkie pytania polskie wtedy jeszcze. Tak, jeszcze tak, ale on różne wyzwania miał w swoim pewnym odcinku. To prawda, tak. No tak, no to w ostatnim wielkie wyzwanie Ludwika, no tak, w tym szorcie. Ale generalnie Ludwik już powstał po zamknięciu Mistrza Motyla, po zamknięciu... A? Co tu się stało? Po zamknięciu Mistrza Motyla i Wielkich Budowli? Coś się zmieniło, ewidentnie. Jestem... Mówisz głośniej, teraz cię słychać. Aha, no dobra. Aha. Tak, i wtedy powstał Ludwik Montgomery i sobie tam coś odpowiadał na pytanie, nikt tego nie oglądał. I powstał 25 odcinków w 2 dni. No i było bardzo sympatycznie. No właśnie, jeśli chodzi o długość robienia odcinków, pewnie wielu osobom wydaje się, że wyreżyserowanie i stworzenie skryptu do odcinka to jest, nie wiem, godzina, chwila. A tak naprawdę powiedzcie nam, ile zajmuje wam stworzenie jednego konfliktu, dajmy na to, bo na pewno pomysły nie przychodzą same do was, tylko musicie chwilę nad tym pomyśleć na pewno. To znaczy z pomysłami to akurat jest tak, że one właśnie przychodzą same. Bo lubimy o tym myśleć w ten sposób, że one gdzieś tam spływają z góry, z dołu, cholera wie skąd, ale pojawiają się po prostu w głowie. Więc kiedy pojawia się pomysł, my sobie improwizujemy tekst, gadamy o tym i praktycznie tekst pisze się wtedy sam. W momencie, w którym mamy już napisany tekst, na ten moment, jak teraz to wygląda, to spotykamy się z Karolem, z Beatą. Karol Pupiec zajmuje się filmowaniem zdjęciami. Beata Borowska robi charakteryzację, jest odpowiedzialna za Sławka i w ogóle te wszystkie rzeczy. Więc spotykamy się z nimi, rozmawiamy na ten temat, co konkretnie chcemy zrealizować. Spoko. Mów teraz ty, bo ja tutaj muszę się podrapać. Bo ja nie pamiętam, co mówiłeś. I generalnie robimy sobie taki właśnie burzę mózgów. Karolowi mówimy, jak widzimy ujęcia, jak widzimy historię opowiedzianą. Beacie, co widzimy właśnie pod względem kostiumów, charakteryzacji. I szukamy sobie lokacji z Markiem. Jeździmy po różnych wsiach i polach i lasach i szukamy tych lokacji. Ustalamy dzień zdjęciowy. Często jest problem, no bo wiadomo, trzeba synchronizować terminy wszystkich członków ekipy. Ustalamy to, robimy kilka prób, spotykamy się na zdjęcia. Zazwyczaj... Trwają od rana do nocy. Tak, konflikty raczej kręcimy w jeden dzień. Tak. No tylko ostatni short z Agentem 700 kręciliśmy chyba 12 dni. No już trudno powiedzieć, że to jest short, ponieważ on jest dwuczęściowy. Tak na dobrą sprawę jeszcze nie poznaliśmy zakończenia jego przygód. Tak. Wiesz, my nazywając tę serię shorty Darwina, mieliśmy raczej jakby w kontekście filmu pełnometrażowego, że pod kątem filmu pełnometrażowego to jest short. Bo faktycznie, jak patrzymy, że konflikty miały po 3-4 minuty niekiedy, to shorty mają 15. Bardziej nam chodziło, że to będą krótkie, zamknięte formy. A nie tam niezwiązane czasowo z innymi odcinkami, tak. Jakby shorty dają nam możliwość robienia czegokolwiek, cokolwiek chcemy, nie? No a jednym z shortów, na którym bardzo ostatnio się wybiliście, było Piekło 2.0. A trzeba powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, Piekło 2.0 to jest spółka, która została założona po II wojnie światowej, kiedy to Sadolf... Wiesz co, akurat... To było dokładnie tak, że te nasze filmy, powiedzmy, tworzą jakąś chronologię odwróconą, ale gdyby je tak ułożyć, to tworzą jakąś tam ciągłość. Linię czasu. Generalnie chodzi o to, że faktycznie Sławek się zwolnił, wiadomo, w 45, ale do 2015 sam pracował na ziemi w jakiejś tam korporacji. I o tym jest scena po napisach przy Trzepaku, nie? I tam sobie o tym mówimy. I potem dopiero Sławek... Chyba po jakby wypłynięciu piosenki Orki z Majorki. Tak. To było motywem. Tak, bierze te zapalnym. Swoje rogi i te kurtki i postanawia wtedy założyć Piekło 2.0. I po Noe versus Bóg jest scena, w której Rafał się o tym dowiaduje. Nie? No tak, a jeśli już mówimy o Piekle 2.0 i reklamie tej spółki, to trzeba wam powiedzieć, że zrobiliście ją na takim poziomie, na jakim naprawdę wiele grup filmowych, na przykład spotów. Nawet inni ludzie nie są w stanie robić tak dobrych spotów jak wy. Nie są po prostu w stanie. Po prostu. Nie, no chodziło nam o to, żeby podrobić jakby styl korpo reklamy, nie? Co się brektasz, no? Co? Kontynuuj. Generalnie każdy short chcemy, żeby czegoś nas uczył, tak? Jak Pogromcy Przysłów chcieliśmy tam troszkę jakby się zagłębić w taką konwencję właśnie reality TV takiego amerykańskiego, wiecie, takiego programu super fajnego.
to właśnie Piekło 2.0 miało być taką korporeklamą. Orki z Majorki to teledysk lat 90. wiadomo. No a Agent 700 no to takie trochę naga broń, trochę no takie rzeczy. No tak. Agent 700. Bardzo specjalna forma pokazania widzom, że potraficie zaskoczyć nas każdym odcinkiem. Tak na dobrą sprawę, co nie zobaczymy w Agencie 700, za chwilę się okazuje, że to wszystko to jest zupełnie inaczej. Siedzi sobie na ławce, przebrany w strój, a po chwili wstaje i już goni za swoim celem w całym garniturze, no. No tak, staraliśmy się faktycznie troszkę takich zaskakujących sytuacji tam wpleść, żeby, bo lubimy te stare komedie absurdalne właśnie, naga broń, no właśnie, hot shots. Na czym się wzorujecie? Czy leci z nami pilot? No wiesz, no właśnie na dzieciństwie komediach. W jakimś tak, stopniu, no ponieważ... Tak, na tym, na czym się wychowaliśmy po prostu, nie? Na naszych skojarzeniach z tamtych... Na rzeczach, których nam brakuje w naszych mediach teraz, które oglądamy. Po prostu chcemy robić rzeczy, które my chcielibyśmy zobaczyć i staramy się tak robić. Kropka. Czasem wychodzi, czasem nie. No, wiesz. Wiadomo. Drodzy widzowie, który z was chciałby zadać jakieś pytanie jednemu z naszych... Ale tylko jednemu. Gości. Tylko jednemu. Nie można dwóch na raz. Proszę, podnoście ręce w górę. O nie, są na szczęście, alleluja. O Boże, o Jezu. O dobrze, mamy jedną osobę tutaj. Proszę, najpierw przedstaw się nam. Witam, mam na imię Mateusz i mam cześć, pytanie... Cześć, Mateusz. Cześć. Cześć, Rafał, cześć, Sławek. Mam pytanie do Rafała, czy zaśpiewasz Orki z Majorki? Proszę. Kochani. Siadaj tu. Kochani, nazwijmy sprawę prosto. Kiedy w odcinku w Beczce zaśpiewaliśmy sobie w tej windzie te Orki z Majorki, zrobiliśmy to raczej na zasadzie takiego jakiegoś fanu, jakiegoś żartu. W momencie, w którym stwierdziliśmy, dobra, zróbmy ten teledysk, to musiało być dobrze zaśpiewane. Było, bo nie przez nas. I to właśnie. To o to chodzi. Słuchajcie, prawda jest taka, że kiedy Ania Stella, która zagrała u nas balladynę, oprócz tego śpiewa w Orkach, wysłała nam wersję, jak ona to zaśpiewała, jak przygotowała. A to była tylko wersja demonstracyjna. Tak, to było tak, po prostu, tak, żebyśmy usłyszeli mniej więcej rozkład zwrotek. Kurde. No to po prostu było my piękne, odpadliśmy, to. Ponieważ wiedzieliśmy, że jeżeli którykolwiek z nas spróbuje cokolwiek tam zaśpiewać, to spaskudzi tą piosenkę. Więc odpowiadając Mateuszu na pytanie, owszem, nie. Nie, naprawdę, bo to, no, nie. Nie, bo... Wersja z teledysku... Wersja jakby... z teledysku, my tam śpiewamy w chórze, jesteśmy zmiksowani. Kurka, zmiksowani, nie słychać nas. I na szczęście nas nie słychać. Teraz chcemy wydać drugą piosenkę i już mamy nagraną jakąś wersję, w której ja i Janek zaśpiewaliśmy. Jest to tragiczne. Jest tragiczna. Dlatego już teraz zastanawiamy się nad tym, jak to pozmieniać, żeby jednak tam nie śpiewać. Także... Tak, no bo albo się bierzemy, traktujemy się poważnie, nie? I tak. Po prostu robimy... I was poważnie traktujemy. Was, tak, bo odbiorców. I robimy... Czyli w skrócie, chłopaki, mówią wam nie. Nie zaśpiewamy. Ale przepraszamy. No. Ale jest nam przykro. To jest dla waszego dobra. Tak, nie, naprawdę. Naprawdę. Ale mam lepsze pytanie. Może na koniec to my zaśpiewamy im. Co wy macie na to? O... Bo skoro wy nie macie siły, no to my was może zachęcimy do tego. Nie mamy siły, to ja tu tłumaczę 5 minut, a ty wyciągasz, że nie mam siły. To jest, bardzo, dziękuję ci bardzo, że słuchasz tego, co mówię. No. Moderator rozmowy. Proszę, kolejne pytanie. Dobrze. Kolejne pytanie. No, wcześniej była osoba z pierwszego rzędu mi najbliższego, to teraz będą z dalszego. Możesz podać mikrofon. Tak, ty, Ruda. Cześć. Że do mnie? Dalej. No, to. Jakie łebka? Wybieraj. Czemu Sławek, a nie Stefan? Wow.
Janku, odpowiedz koledze na pytanie. Słuchaj, no, dlatego, że Zabrze, nie? I dlatego, że, wiesz, stalowa wola. No, jakby Sławek się pojawił pierwszy raz w Adamie i Wężu i szukaliśmy po prostu imienia, które nie kojarzy się koniecznie z takim polskim, zła. Tak, tak. I z Lucyferem, nie? Tak. Dobrze, może kolejne pytanie. Mam nadzieję, że będzie trochę mądrzejsze. Będzie? Będzie lepiej mądrzejsze? Dobra. Cześć, mam na imię Mateusz, kolejny. O, chyba hej, dużo Mateusz. Nas tutaj. Mam takie pytanie, czy myśleliście kiedyś o tym, żeby stworzyć film pełnometrażowy z dużym budżetem? Marzymy o tym. Tak. To jest... Od zawsze o tym tak. Marzymy, od początku. Ale... Dlatego zaczęliśmy w ogóle robić to, co robimy. Tak, bo wiemy, że my jesteśmy po szkołach teatralnych, nie jesteśmy po filmówkach, więc mało wiemy o robieniu filmów. Po prostu... Nic nie wiedzieliśmy na początku, a teraz nadal wiemy mało. Po prostu to traktujemy ten nasz kanał jako naukę. Szczególnie shorty właśnie poszerzają, mamy nadzieję, troszkę nasze pojęcie o jakimś opowiadaniu historii i w ogóle. I oczywiście, że tak. Mamy parę pomysłów na filmy pełnometrażowe. I... Ile tego jest? Takich zapisanych? 9. 9, tak. Mamy rozpisanych takich szkiców. Ja szkiców. Jestem szkicy, tak. Palcy. Palcy. A jeśli szkiców. Już... Wziąć? Nie powiedziałeś tak. To jest kolejny błąd jakby. Dziękuję. To teraz skończ mówić za mnie, proszę. A chłopaki, jeśli już mówimy o filmie pełnometrażowym, no jesteś oczywiście świetny. Potrzebny jest do niego spory budżet. No ale są też takie strony, na przykład jak Polak Potrafi, gdzie wasi widzowie mogliby was wesprzeć. Tak, myśleliście o tym? Na żadnym Polaku Potrafi nie zbierzemy pieniędzy wystarczających na 90-minutowy film albo 120-minutowy. Ale druga sprawa, wszystko w swoim czasie. My jeszcze mamy tyle do roboty teraz z Darwinem i z tymi rzeczami, które się zbliżają, że naprawdę na najbliższe 2 lata mamy spokojnie do robienia shortów, plus, czy konflikty to się w przyszłym roku na pewno skończą, ale spokojnie mamy... Planujemy krótki metraż na przyszły rok, więc to jest tyle. Na drugą połowę, ale zobaczymy jak będzie, bo nie chcemy mówić, że no, zrobimy, ale czas pokaże. Ja. Yeah. No. Ty tam chodź, a nie tutaj siadasz. Tam przecież. Pytania. Tylu chcę zadać pytania. No mówicie nam, że zamierzacie skończyć shorty. Nie. Konflikty. Konflikty. Znaczy, rozumiem, ale z drugiej strony, zupełnie przypadkiem, stworzyliście show, które okazało się mieć znacznie większą oglądalność. Jest to Płachta na byka. Tak. No właśnie z tą oglądalnością, właśnie to się oglądalnością... okazało, że troszkę się przeliczyliśmy, szczerze mówiąc. Płachta na byka, jakby wróciliśmy do Płachta na byka z myślą o krosach z youtuberami i nagraliśmy 2. Drugi czeka na publikację. Bardzo długo czeka. Bardzo długo czeka, ale tak, no lubimy tę serię, bo inaczej byśmy tego nie kręcili, ale jednak mimo wszystko konflikty ciągle mają większą oglądalność, powiedzmy. Tak, poza tym konflikty są dla nas też bardziej rozwijające na pewno niż płachta, bo możemy już próbować nowych rzeczy. Od takiej formuły typowo, że stoimy sobie we dwójkę się kłócimy, jakby staramy się tam troszkę więcej... Staramy się robić coraz szerzej. Czy to Noe, czy to ta balladyna, gdzie zaangażowaliśmy dziewczyny, no tak. No, no tak. A powiem wam, że wasza oglądalność znacznie wzrosła po pierwszych odcinkach związanych z... Bogiem oraz Jezusem. To tak dość kontrowersyjny temat. No i wtedy, tak na dobrą sprawę, zaczęto was słyszeć w całym internecie. Na każdej stronie można było zobaczyć wielkie konflikty. Jezus kontra Bóg. A to... potem to już szło dalej już. Nie, no wiadomo, że temat Jezus versus Bóg będzie zawsze w jakiś sposób kontrowersyjny, czy tam zwracający ludzką uwagę. Dla niektórych ale... już sam tytuł był tak, kontrowersyjny. Tak, ale już... my nigdy nie zakładaliśmy, że to będzie nasza jakaś trampolina, że kontrowersja i tematy religijne po prostu... Nie, naprawdę ostatnią rzeczą, jaką chcemy, to kontrowersja tak. Wokół nas. Naprawdę. Ale utrzymaliście procesy. Prywatnie na kanał, na przykład na Facebook, znaczy na profil na Facebooku, na YouTubie dużo jakichś roszczeń od... użytkowników, widzów na nie, temat tego? Nie, tego nie było dużo, było kilka. Ktoś na szczęście... tam nam życzył, żeby zobaczyć nasze ścięte głowy. Tak, na nabite na pal. To... Ale generalnie w porządku. Nie było jakoś dużo. Oczywiście no, co jakiś czas ktoś mówi, że nie powinniśmy się śmiać z takich rzeczy, ale my zawsze traktujemy to jako
Boga nazwaliśmy Rafał, diabła Sławek, no kurczę, naprawdę... To jest nasz wewnętrzny świat, to jest nasze uniwersum. Od samego początku było, niż... od samego początku było widać, że w sumie robicie to w sposób zabawny, komediowy, niż jeżeli żeby się wyśmiewać, no oczywiście. No tak, no nie chodzi nam o to, żeby się śmiać. No, ej, jeszcze bardziej to w ogóle podkreśliliście w odcinku, no, Darwin kontra Bóg, tak? No, w płachcie na byka. Tak, no właśnie, dlatego zrobiliśmy ten odcinek, żeby się troszkę odnieść do tych komentarzy. No i jakby nie było, na końcu... skończymy z wyrokiem potępienia we dwójkę. Tak. Nie? Bóg się wścieka i... No. Tak było. Tak było. Także... Dobrze. Jeszcze jakieś pytania może od widzów. To po coś Zielona tu wchodził? Chodzić jeszcze będę. Nie mało. Na pewno mi to... O, może kolega. A więc tak. Ja się chciałem zapytać, ponieważ znamy was głównie z YouTube'a, ale jak wszyscy wiemy, skończyliście szkołę teatralną. Tak więc, czy YouTube w tym momencie jest waszym jedynym utrzymaniem? Czy też gdzieś gracie? A jeżeli tak, to gdzie wolno was zobaczyć? Mów. Generalnie nie. Jakbyśmy z YouTube'a mieli się utrzymać, to byśmy się nie utrzymali. Byśmy chodzili głodni. Nie. Tak, no generalnie ja dzisiaj na przykład grałem tutaj w Lublinie. Właśnie miałem wycieczkę do Teatru Starego i tam grałem Pelcie z panią Joanną Szczepkowską. Wczoraj też graliśmy. No generalnie ja tam coś robię faktycznie. I w Kaliszu mam 3 spektakle, w Krakowie mam 2, w Białymstoku mam 1, w Warszawie mam 1, więc to tak, ja się z tego utrzymuję, no absolutnie. YouTube nie gwarantuje większych przychodów. Nie, tym bardziej, że nasza produkcja jest bardzo droga. No, jak tak, na, tak. Pochłania koszty. Pochłania koszta i... Wypożyczanie sprzętu, jakieś lokacje. Tak, tak, tak. To tak. Benzyna. Teraz jest taka sytuacja, że ja się głównie zajmuję tymi rzeczami dookoła YouTube'a od sierpnia, a Janek jakby dalej ma spektakle. Ja też mam jakieś 2 spektakle w Krakowie jeszcze, ale no jeszcze na ten moment nie jesteśmy, że tak powiem, na tym wózeczku YouTube'a, tylko... Dalej mamy drogie hobby, tak można powiedzieć. Prowadzimy 2 równoległe ścieżki. Nie? No a jeśli mówimy też o sprzęcie, sprzęt, który wykorzystujecie do kręcenia odcinków. No macie całą swoją ekipę, macie dźwiękowca, macie, no uczy się, tak? No. Nie, wiesz, nie ma go. Sebastian Miedziński obrabia nam dźwięk. On dostaje gotowe pliki zazwyczaj. 2 razy nam faktycznie pomagał na planie, ale tak to generalnie to my sami sobie zagrywamy ten dźwięk, dlatego on jest tragiczny. No i to właśnie tak. Ale mamy operatora, oczywiście Karola. No i wykorzystujecie już w ostatnim odcinku o agencie, już nawet drony się pojawiły. Tak, latające drony. Z tym, że dron pojawił się na zasadzie współpracy z Dron HD. Gdzieś tam się mailowo zgadaliśmy i wspólnie... do jednego odcinka po prostu razem zrobiliśmy, więc to był bardziej taki barterowy deal. No ale no tak jak mówiliśmy wcześniej, my staramy się poszerzać cały czas, żeby i to było coraz bardziej atrakcyjne dla widzów i żebyśmy my mogli się rozwijać. No tak. Karol, żeby się rozwijać, potrzebuje na przykład sprzętu. Tak. No bo jakby on jako operator potrafi już kręcić ze statywu, nie? No to jest jakby jego podstawowa umiejętność, więc potrzebuje po prostu... Więc potrzebuje na przykład steadicamu jakiegoś, potrzebuje jakiegoś kranu, jakiejś jazdy, slidera. No tak, przy Orkach mieliśmy kran, przy Agencie 700 mieliśmy... Steadicam też. Mieliśmy tak, steadicam i ten slider, więc jego rozwija właśnie możliwość tego, że może próbować swoich umiejętności na nowych sprzętach. Okej, czy ktoś ma jeszcze pytanie? O, coraz więcej osób, bardzo mnie to cieszy. Tutaj prosimy. Proszę bardzo. Hej. Hej. Wspomnieliście wcześniej, że wasze... Tak, że wasze... Ja, mów głośniej. Mówię głośniej. Ja, dziękuję. Wspomnieliście wcześniej, że wasze hobby jest dosyć drogie i jeżeli nie jest to jakąś tajemnicą, to czy moglibyście ujawnić, ile kosztuje wyprodukowanie jednego odcinka, jednego takiego shorta bądź wielki konfliktów? Będzie tak. Dżentelmeni o pieniądzach nie dyskutują. A już na pewno... Już na pewno nie publicznie. Możemy się spotkać później i ci powiem. Ale nie, no wiesz, bo to głupio tak. To zależy też od odcinka, wiesz o co chodzi. Tak. Agent 700, wiadomo, najwięcej nas kosztował, no bo po prostu najwięcej było dni zdjęciowych. Im więcej dni zdjęciowych, tym większe są koszta, im więcej sprzętu wynajętego, tym większe koszta. Tak, im dalej kręcimy, tym większe koszta, bo trzeba tam dojechać i ogarnąć wszystko. Przy okazji Gandalfa, dziewczyny zrobiły kostium Gandalfa i Orłów tak, i tak, to tak. Też kosztowało, materiał, żeby tak. Kupiony materiał też coś tam kosztował, gniazdo. No wiesz, to są tak. Takie rzeczy, wiesz, ale...
ale wiadomo, im krócej, im mniej, im bardziej kameralnie, tym taniej. Tym no, taniej. Odys nas kosztował 20 zł za europalety, tak? Tak. No, więc jakby to jest to. No. I wszystko było kręcone u nas w mieszkaniu, także... W pokoju Marka żeśmy to kręcili. A dymiarka, tak samo jak dymiarka, dymiarka tam była. Dymiarka była. Dymiarka kosztowała. Nie wiem po co w sumie ona była, ale Karol bardzo chciał. Żeby Karol mógł narzekać potem w montażu, że mu się nie klei. Ale to ja montuję. No to ty montujesz. To ty narzekałeś w sumie, nie Karol, tak. W niejednym odcinku możemy was zobaczyć gdzieś w lesie, na jakimś polu, a nie za każdym razem to musi być dla was bardzo komfortowe. Na przykład odcinek z wężem oraz Adamem. Kurde, jak ty się wtedy trzęsłeś, jak ciebie gryzły te mrówki, tak? Często nie mrówki, tylko komary. Komary. Bo Marek, mimo że był na bliskim planie, był całkowicie na golasa wtedy, nie? Jakby on chciał, nie chciał wychodzić z roli. Jakby ja stałem w pełnym ubraniu, a ty stałeś no, z gołym tym, nie? Nie było tak? Ja pamiętam. Czy ja brałem jakieś tabletki przedtem i nie pamiętam? Nie, żartuję, ale generalnie tak. Stał w krótkich spodniach, więc po łydkach. W ogóle w tym odcinku nago występowałeś? Tam nago stałeś przed tą kamerą? O, właśnie, możesz teraz powiedzieć, co ci tam zwisało między nogami. No. Skarpetka. Jest takie ujęcie, gdzie możemy cię bardzo dobrze zobaczyć od tyłu. Jest to miłe ujęcie. Dobrze zobaczyć od tyłu też brzmi, wiesz, niedobrze. Ale nie boicie się w takim razie takich kontrowersyjnych scen, jakichś kinoakcji? Wiesz, pokazać dupę. No. To każdy może. To każdy nie? Może, nie? Nie każdy chce. Zarób na chleb. Nie, ale wiesz co, a propos jeszcze niekomfortowych warunków, to tylko powiem, że w Pogromcach Przysłów było najgorzej. Tesla Edison. A, Tesla Edison, tak. Był taki moment, kiedy grupa Darwin się prawie rozpadła i było to, kiedy kręciliśmy Tesla versus Edison. Bo generalnie jest tak, że Marek niby markuje te sceny walki, ale on nie jest do końca świadom długości swoich ramion. I jakby dostałem parę razy po prostu w twarz w trakcie tego kręcenia, a że padał deszcz i było zimno, to powiedzmy, że szambo wybuchło. I no i było ciężko. Kolejne pytanie. Tu. O, tam. Dobra. Ja. A ty chcesz nam, że jakieś... Idź tam, pytanie, nie? Dobra? Cześć, słuchajcie, ja mam taką bardzo, bardzo istotną kwestię. Dlaczego 29 minut? Dowiesz się tego w chaosie. Tyle. Wszystko w swoim czasie. Mamy plan i wiemy, kiedy to zostanie ujawnione. No to jest żadne... Rozczarujecie się. Cześć, Ania. Chciałam zapytać, co sądzicie na temat polskiej kinematografii? Co was w niej irytuje, przeszkadza? Co byście chcieli zmienić? Bo mówicie też, że chcecie, waszym marzeniem jest nakręcenie jakiegoś filmu pełnometrażowego. I właśnie jakie zmiany chcielibyście wprowadzić? Wchodzimy na cieniutki lód. Tak, cieniutki lód. Dlatego nie możemy za bardzo mówić, bo wiesz, nie chcemy wyjść po prostu na no właśnie, to mi się nie podoba. Nie, ale generalnie jakbyśmy wprowadzili różnorodność, kurczę, to by było fajnie. Bo chodzić ciągle na komedie romantyczne albo na dramaty o... Wojnie. O Śląsku na przykład, no to już... W Cyganach. Ile ma? Albo o wojnie, tak, bo film wojenny, no wiadomo. Może zróbcie odcinek o uchodźcach. Nam kazano nie strzelać, co? O uchodźcach. Zróbcie odcinek o uchodźcach. Tak. Puknij się w głowę, no. Nie, więc myślę, że to jest taka dyplomatyczna odpowiedź. Różnorodność. Czemu nie zrobić filmu science fiction? Ja wiem, że byłoby ciężko w Polsce, ale więcej osób pójdzie na listy do M, ja wiem. Listy do M by poszły, tak, oczywiście, jest sequel. Ale różnorodność i przygoda, bo dla nas kino jest przygodą i... Powrót do przyszłości, naprawdę, w Polsce nie może powstać, dajecie spokój. No czym oni by jeździli? No, maluchem. Maluchem i piosenką nie byłoby That's the Power of Love, tylko Wszystko się może zdarzyć, a nie Ty Lipnickiej. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Zagraliście dużo ról i chciałbym wiedzieć, jakie są wasze ulubione z tych wszystkich odcinków? Ja mam zacząć? Nie? Dobra. Ja najbardziej lubię Juliusza Słowackiego, bo jest mi go żal. Słowacki jest człowiekiem, który bardzo chce i wie, że mu nie wyjdzie, ale dalej próbuje, więc to w nim cenię. Zawsze będzie mały, ale jakoś tam się stara.
No i oczywiście mam sentyment do Rafała, bo... No bo ta jego nieporadność w tworzeniu świata jest urocza. A ja... Sławek. Sławek, tak, nie no Sławek, ale bo tak, no bo jako Sławek rzeczywiście mogę się trochę włozić i być taki, ale jestem pewny siebie i tu mi wszystko wolno, więc to mi się podoba. A kiedyś Ludwik, oczywiście, jako Ludwik zakompleksiony i smutny bardzo, bardzo człowiek, też było bardzo wesoło, śmiesznie. Fajnie tak upadlać czasem takich ludzi, Ludwika na przykład. Nie? Dobra, kolejne pytanie. Cześć, ja jestem Hubert. O, hej! Hej, Hubert! Jest takie, mam takie fajne pytanie, ponieważ prowadzący jest legendą zeszłorocznego Falconu, dokładnie człowiek z miotłą. I mam pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby on z wami jakąś improwizację zrobił? Oddaję głos do studia. Nie. Jan mówi nie, Marek mówi nie. W ogóle on już wyszedł ze sceny. Nie. Słuchaj, możemy cię zaprosić do jakiegoś odcinka na przykład. O, tak, jasne. Generalnie, wiesz, my to... Słuchajcie, to byłaby Popatrzcie na nas. Co, nie. Będę sprzątał? Tak. Bo coś będę musiał sprzątać w takim wypadku. No, jesteś fajny, masz głos, fajnie się ruszasz. Spoko, nie? Kocie ruchy, koko jumbo i do przodu, widzę to moje hasło. Potencjał, nie? Jakbyś, kurde, coś popracować nad dykcją, to... No i dlatego z wami nie będę pracował, prawda? Dobra. Nie, ale no wiecie co, kurczę, my to by było, nie, no w sensie my wypadamy, jak wypadamy, jak się jesteśmy przygotowani, tak, przed kamerą albo na scenie, ale to jest improwizacja, my nie jesteśmy, tak, nie jesteśmy bestiami, scenicznymi zwierzętami, tak, to nie. Trzeba powiedzieć sobie wprost i mieć tego świadomość. Tak. A szczególnie w improwizacji to jest najtrudniejsze. Whose line is it anyway? No kurde, no przecież to jest w ogóle... To są mistrzowie i to... Nie, no gdzie to... Następne pytanie. Dobrze. Ile czasu zajmuje charakteryzacja na Sławka? 2 godziny. W zależności od tego, jaka jest wersja Sławka. No bo wiadomo, jak ten jest bardziej ludzki Sławek, no tylko soczewki se wkładam do oczu i tyle, nie? I to boli. A jak czerwony Sławek? Nie, no to najdłużej... Trwa klejenie rogów, bo malowanie ciała, no to tam powiedzmy trwa godzinę, no ale te rogi muszą wyschnąć, nie odpaść i w ogóle. No. Dobrze, kropka. Kolejne pytanie może. Pójdziemy teraz znowu bokiem. Proszę, jeśli możecie, podajcie mikrofon koleżance. Cześć. Cześć. Ja mam takie pytanie. Ile zajmuje wymyślenie dialogów do wielkiego konfliktu? Wymyślenie dialogów. No to jest tak, jak mówiliśmy na początku, że w sumie jest mało wymyślania jako takiego, że siadamy i mówimy, no dobra, to napiszmy teraz jakiś śmieszny tekst. Tak, bo jak człowiek do tego w ten sposób podchodzi, to nigdy się nic nie udaje. Najczęściej jest tak, że praktycznie cała scenka przychodzi do głowy i się opowiada już w głowie. Więc potem tylko to spisujemy, ewentualnie... Układamy to w jakąś logiczną całość, tak. Patrzymy, jak jest dramaturgicznie, że tam w tym momencie będzie wybuch, w tym momencie coś tam troszkę delikatniej. Ale tak, no więc to... Więc pisanie... samo spisanie tego wszystkiego, co przychodzi do głowy, trwa do godziny max. Bo jak to już się opowie w środku, no to już jest tylko przepisać, tak, to, co widzisz w głowie. Co prawda, im więcej mamy czasu między napisaniem tekstu a zdjęciami, tym lepiej, bo później, tak, wracamy sobie do tego tekstu jeszcze parę razy po jakimś czasie i poprawiamy coś, co już... to już, tak, to już Hitlera na przykład, Hitler versus Sąd Ostateczny, były 3 wersje. Zanim napisaliśmy tą konkretną, bo tak, napisaliśmy jedną, wow, super, super, po 2 tygodniach do tego wróciliśmy, o Boże, jakie to straszne. I potem dalej, no, w ten sposób. Witam serdecznie, doktor Agon z tej strony. Chciałbym się zapytać, ponieważ znajdujemy się na festiwalu ogólnie pojętej fantastyki, jak wy się czujecie w tym klimacie? Czy was jara fantastyka? Jeśli nie, to jaki klimat jest wasz ulubiony? Czy macie czas w ogóle między kręceniem filmików a występowaniem na scenie? Czy macie czas na czytanie książek, oglądanie filmów? Głównie tym się zajmujemy właśnie. To znaczy właśnie czytamy komiks, oglądamy filmy i animowane, fabularne, nieważne. Jakieś seriale. Konkretne tytuły mogę dostać? Dobra, łatwiejsze pytanie, co ostatnio oglądałeś, co ci przypadło do gustu? Co ty tam patrzysz? Co ostatnio oglądałeś?
Ja z filmów ostatnio... Ostatnio oglądałem... Znaczy, to cię nie ten, ale oglądałem... To nie bardzo ten, ale oglądałem pierwszy odcinek Ash vs. Evil Dead. I to jest dobre, kurde. Naprawdę jest fajne. A w klimacie filmu pierwszego, jak się dobrze trzyma? Pierwszego Evil Dead, jak się trzyma serial? Względem pierwszego? No wiesz, no właśnie się trzyma. Wiesz o co chodzi, bo to jest dokładnie... No zresztą na pewno wiesz, że to jest ta sama... Bruce Campbell i w ogóle Sam Raimi zrobił pierwszy odcinek. I jest naprawdę, są takie jaja i jest troszkę strasznie też. Naprawdę, nie mogę się doczekać drugiego odcinka, super. Ale czekaj, a właśnie, jeszcze, ale tak, generalnie lubimy takie klimaty. I tu jest w ogóle rewelacja, tu jest... Jesteśmy zachwyceni. Od rana tu chodzimy i to jest po prostu fantastycznie. Ja się tylko zastanawiam, gdzie tu wydać te pieniądze po prostu, bo nie mogę się zdecydować. Co? Mi daj. No, tak. Kolejne pytania. Proszę. Cześć wszystkim, jestem Sylwia, ale zanim zadam pytanie, słowo i poezja do prowadzącego. Szkoda, że nie do nas. No, ale ja puściłem. Mam takie pytanie do was, słowacki Cymiczkiewicz, i czy delfiny naprawdę są złośliwe? Słowacki czy Mickiewicz i czy delfiny naprawdę są złośliwe? Janku? Wiadomo, ja powiem, że Mickiewicz, no to jak mam na niego głosować, no to jest spoko. Wiadomo. A czy delfiny są złośliwe? Nie wiem. Byłem kiedyś w oceanarium, ale to było kiedyś. Oceanarium powiedziałem? Ja nie wiem, ja cię nie słucham. Delfinarium chciałem powiedzieć, delfinarium. Ale tam, nie no, tam były fajne te delfiny. Było w porządku. Trochę się pogrążasz. Strasznie. Autostopem przez galaktykę były delfiny, tylko że one spieprzyły z ziemi, nie? Ja powiem słowacki. Wow. Bo się stara i próbuje, mimo wszystko. Mickiewicz nie musi, bo potrafi, no i to jest właśnie... Umrzyj. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Jestem Patrycja i mam takie pytanie, ponieważ ukończyliście Akademię Teatralną. Poczekaj. Troszkę bliżej mikrofon. Dobrze, tak. Dzięki. Teraz lepiej? Dobrze. Ukończyliście Akademię Teatralną. Boże, słyszę się z tym. Nie, mów. Ciężko się mówi, przepraszam. Ale dobrze, bo cię słyszymy teraz, tak. Dobra. Ukończyliście Akademię Teatralną, tak? To znaczy... PWST w Krakowie. Dokładnie to tak. Akademia Teatralna jest w Warszawie, a my PWST w Krakowie, tak. Dobra, ale byliście, jesteście w jakiś sposób... Przepraszam, muszę mówić trochę dalej, ale mam nadzieję, że mnie usłyszycie. W pewien sposób jesteście związani z filmem. I mam takie pytanie, czy według was osoba, taki typowy laik, który chce na przykład związać swoją przyszłość z filmem, coś chcesz dodać? Osoba związać swoją przyszłość, jesteśmy na tym etapie. Spokojnie, z filmem. Wierzę w was. Natomiast chodzi mi o to, czy z waszej perspektywy, bo przepraszam, bo jednak jesteście jednak w tym jakby świecie, prawda? Reżyserii. Nie mogę, bo siebie słyszę cały czas z opóźnieniem. Dlatego nie mogę. Nie, spoko, mamy czas. Przepraszam. Dobra. A czy typowy laik może związać swoją przyszłość z filmem? Tak. Na przykład z reżyserią, czy ze scenariopisarstwem w Polsce. No najlepiej w Polsce, bo w sumie tutaj żyjemy, prawda? A to zależy, wiesz, no bo każdy w pewnym momencie jest laikiem, nie? Jakby każdy na jakimś etapie jest amatorem i wiesz, to tylko zależy od tego, czy masz czas i chęci, żeby się w tym kierunku kształcić. Bo wiadomo, i rozwijać. Łatwiej jest komuś na przykład zrobić debiut filmowy, jeżeli skończył reżyserię po prostu. No to jest jasne, czy w Katowicach, czy w Warszawie, czy w Łodzi. Ale my obraliśmy taką ścieżkę, bo już po prostu nie chcieliśmy... Przeżywać kolejnego Hogwartu w szkole filmowej. Tak, no wiesz, 4,5 roku w Krakowie, no po prostu już nam wystarcza... W sensie nie wystarcza, żeby się zajmować filmem, tylko wystarcza już... Takiej edukacji stricte artystyczno-wielobranżowo-zadaniowej. Że tak powiem. No wiadomo, bo chodzi o to, że jakby same chęci nie wystarczą. Wielokrotnie słyszę, że po prostu trzeba mieć plecy, żeby gdzieś... Nie, to nie jest tak, że musisz mieć plecy, to chęci, jest tak... Chęci wystarczą, jeżeli jeszcze spotkasz odpowiednich ludzi na swojej drodze na przykład, tak. Nie? No bo ja nie powiem, sam bym niczego bym nie zrobił, wiadomo, jakbym nie miał Marka w grupie, to ja to tak nie... samo, jakbym nie miał Marka w grupie, to... Nie, ale Janek... To jest, Janek powiedział kiedyś coś takiego, ja to sparafrazuję, że nie każdy miał tyle szczęścia, żeby spotkać swojego Jurkowskiego. Ja powiedziałem o Huczu. No, dlatego powiedziałem, że sparafrazuję. W każdym razie
Na pewno chęci to jest podstawowa rzecz, jasno sobie to ukierunkować i po prostu iść w tą stronę. Jobs powiedział coś takiego, że musisz kochać to, co robisz, bo inaczej zrezygnujesz. I my się z tym zgadzamy. Jeszcze powiedział o tym, o otaczaniu się ludźmi, którzy wiedzą więcej tak, od ciebie. Tak, tak. To też jest ważne. Tak. Więc jeżeli my z tego wyszliśmy, z takiego założenia, bo wiedzieliśmy, że nie umiemy robić filmów, nie wiemy, jak się to robi, więc musimy wziąć do ekipy ludzi, którzy to potrafią. I to dzięki temu jakby jesteśmy tu, gdzie teraz jesteśmy i się udało zrobić tyle rzeczy, no ponieważ oni byli o wiele lepsi w miejscach, gdzie my byliśmy o wiele słabsi. Ale taka prawda, chcieliśmy opowiadać historię, ale nie znaliśmy się na opowiadaniu jej na przez kadrach. Na ujęcia, prawda? No więc potrzebowaliśmy dobrych operatorów. Nie? No. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie szybkie. Czy będzie można jeszcze z wami zrobić zdjęcie? Owszem. Nie ma. Jest taka szansa. Spróbuję was złapać. Okej. Okay. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy, kurna, tutaj. Cześć, nazywam się Paweł. Hej. I mam Hej. Pytanie, czy postać Fernando Rivieri jest... Skąd pomysł na taką postać? I czy jego śmiech jest jakoś modyfikowany? Nie, śmiech nie jest modyfikowany. Nie. To dobrze. Generalnie postać powstała, w sensie pomysł na... Przede wszystkim, zaczęło się od tego, że zrobiliśmy ten... Napisaliśmy tekst Darwin vs. Book i wiedzieliśmy, że dzieje się to w jakimś teleturnieju. Jakimś programie, no tak. I w pewnym momencie mieliśmy takie poczucie, że ten teleturniej nie może być zwyczajny, nie może być zwykły, tylko musi być jakoś talk show. Musi być tak. Lekko skrzywiony i no jakby coś musi być w nim absurdalnego i głupiego. I w tym momencie, biorąc pod uwagę wszelkie dotacje unijne i tego typu rzeczy, zrodził się nam w głowie pomysł Hiszpana, który... Tam mu się nie udało i przyjechał do Polski. Tak, no generalnie Europa da się lubić te klimaty. Tak. Ja nie wiem, gdzie ja mam patrzeć, gdzie był ten chłopak, który tam, zadał to tam pytanie. Siedzi. A, dobra. No i w sumie jakby pomyśleliśmy, że obsadziliśmy w tej roli Maćka Kosmale i to już Maciek wpadł na pomysł śmiechu i takich tych... My wiedzieliśmy i było wpisane w tekst, że ma być hahaha wspaniale. A Maciek wypełnił to sobą, swoją wyobraźnią i tym, jak widzi Fernando Rivierę i... Ta-da! Tak powstał Czokapik. Ta opalenizna, te białe zęby, to już była inwencja i Maćka, i Beaty, która jest charakteryzatorką. Cześć, ja mam pytanie, czy będzie można was złapać jeszcze jutro? Jutro już nie, bo niestety, ale wracamy, bo ja muszę się wziąć za montaż do drugiej części Agenta 700, bo to jest... Tak, teraz mieliśmy praktycznie... Dwa tygodnie przerwy. No właśnie, byliśmy w rozjazdach, a musimy kończyć Agenta 700, a montaż, no to spokojnie tak tydzień trzeba liczyć znowu, żeby... Montażem tak, a później jeszcze... Efekty specjalne, troszkę... w drugiej części jest więcej efektów, więc, tak, więc będzie dłużej. Trochę. Chłopaki, wracając do tego, że sami się uczyliście dużo, jak to robić, otaczaliście się osobami, które umieją już to robić, macie świadomość tego, że sami jesteście też inspiracją dla innych młodych osób, które również... mają jakiś pomysł w głowie i chcą coś z tym zrobić, bo wy naprawdę dajecie świetny przykład, jak tak na dobrą sprawę z zwykłych studentów zrobić gwiazdy polskiego YouTube'a już niedługo na skalę całego kraju. No, mnie się to strasznie nie podoba. A kto wie, może i dalej. Mnie się to nie podoba osobiście, bo to jest nie chcę konkurencji po prostu. Więc jakby to jest... Nie róbcie tak, nie? Jakby to zajmijcie się czymś innym. Ale nie, no to jest super. No tak, bo chyba o to chodzi, żeby trochę podnosić jakiś poziom przynajmniej wykonania, bo wiadomo, poczucie humoru może do kogoś trafiać, do kogoś nie trafiać. Jakby, no to już... Tutaj nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji, ale żebyśmy wszyscy sobie podnosili poprzeczkę, jeżeli chodzi o wykonanie techniczne na YouTubie, no to super, no to przecież o to chodzi. Dawaliście kiedyś warsztaty w jakimś miejscu na temat tego, jak to robicie, albo jakieś takie porady dla osób, takie jakieś lekcje? Nie, jeszcze nam się nie zdarzyło, nikt ale... nas nie bierze na poważnie na razie. Ale nie, no biorą nas, przecież teraz mamy coś tam mówić niby. Nie, mamy teraz mieć warsztaty w warszawskiej szkole reklamy i tam coś będziemy mówić niby mądrego. Zobaczymy, co się uda. Mówicie, że nie biorą was na poważnie, ale... Nie, no tak powiedziałem, wiesz, no, w sensie, że naprawdę, no bo to trzeba już... Mnie by było głupio mówić komukolwiek, że trzeba zrobić to i to, żeby osiągnąć to i to. No, tak, bo my nie wiemy. My jedyne, naprawdę, o czym możemy mówić, to o naszej drodze i o tym, co do tej pory przeżyliśmy i co nam się wydaje, ale my nie wiemy, jak zrobić po prostu spektakularny sukces. Nie mamy uniwersalnych prawd.
I a super może? Filmik, który zrobi, nie wiem, milion viewsów i w ogóle. Rozumiem. Kolejne pytanie. Cześć. Cześć. Chciałam się zapytać, kto tworzy napisy końcowe do Płachty na Byka? Ja. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ludzie, którzy smarują kanapkę z masłem i Nutellą, nie mogą trafić do Piekła 2.0, tylko idą na jakieś rzeźnie, bo to jest trochę dyskryminacja, bo ja na przykład lubię takie kanapki. To nie jest tak, że ona nie trafiła do Piekła 2.0, ona została tam zmasakrowana po prostu. No właśnie. Ona nie ma tam fajnie, ale... bo generalnie to jest tak. Myśmy, akurat tak się złożyło, Marek i ja całe życie przeżyliśmy z przeświadczeniem, że smarowanie masłem kanapki z Nutellą jest po prostu jakąś profanacją. No to jest nie. zbrodnia przeciwko wcale. Dziecku. Bo dziecko myśli, o Boże, mam kanapkę z Nutellą, has, i to... I tam jest, jakbyś wsadziła tam pod Nutellę szynkę na przykład, że tak mama ci chciała coś zdrowego jeszcze tam przemycić. I ty masz takie, weź mamo, no kurde, ja chcę Nutellę, chcę czekoladę, a ty mi dajesz jakieś, no ale tam sobie jeszcze owocki jakieś tam, proszę cię. I dlatego, ale czekaj, i teraz idziemy dalej, ale... Jadłeś kiedyś kanapkę z masłem? Właśnie, frajerze. Więc tak, tak, i właśnie o to chodzi. Zmieszanie tych smaków to kompletnie mi nie pasuje, ale okazało się, że jesteśmy w mniejszości. Po tym odcinku, po nakręceniu, okazało się, że właśnie tak gadaliśmy, no i wiecie dlaczego, i tam będzie tak, żeby masło z Nutellą i tak wszyscy, no. A co no? No smaczne, tak jest najlepiej. No ja, ty chyba sobie jaja robisz, no. No tak jest najlepiej. I się okazało, że jesteśmy w mniejszości jednak, że większość ludzi lubi masło z Nutellą, więc to jest kompletny niedopał. Można powiedzieć, że się sfrajerzyliśmy. Po prostu, to są, nie odpaliliśmy tych wrotek, no i jak... No mi się to nie podobało na przykład. Spoko, nie? Kurde, Janek, a mówiłem ci, żeby było inaczej, no. Jak będziecie mieli dislajki pod filmikami, wiecie, do kogo się zwrócić, co nie? Dokładnie. Dokładnie. Już wiadomo, że to jest Lublin. Pamiętajcie. Lublin na pewno? Lublin. Kolejne pytanie. Jest ktoś z bliska? Znowu muszę biec. Ludzie, weźcie, nie, chodź tam do mnie. Tyłu. Biegnij do tyłu, tam ludzie machają od pół godziny, człowieku, przecież. No właśnie. Weź się do roboty. Biletem tym macha. Organizator napisze, ten pan taki duży w okularach, jak go cześć, widzę, jestem Marcjan i jak już jesteśmy w tych tematach o Nutelli, to ja mam jeszcze takie bardziej prywatne pytanie do was. O, co? No dajesz. Jak robicie sobie płatki, to co najpierw sypiecie do miski? Płatki czy mleko? No to jest tak. Ja nie lubię mleka i nigdy nie... Nie jadłem płatków z mlekiem. Ja jem kefir z płatkami owsianymi, więc najpierw sypię płatki, potem kefir. Miksuję to. Jakby co, ja jestem tutaj, cześć. Ale lubię jabłko. I tutaj też jest kolega, który zadaje pytanie. Dzień dobry, panowie. Jesteście twarzami swojej grupy filmowej i wszyscy was kochamy, ale moje pytanie brzmi, czy ktoś jeszcze z tworzących Darwina jest dziś na Falconie? Nie ma. No nie, jakby był, to byśmy przecież siedzieli tu na pewno z tym kimś. Nie, no przyjechaliśmy sami, bo już nie chcieliśmy nikogo targać. A co jeśli jesteście tacy zachłanni? Tak, tak. Oczywiście, dokładnie. Że wszystko dla siebie. O, to też oczywiście. Fejmy, oczywiście, jak tak. Fejmy, to do nas, nie? Tak, tak. Jakby to wiadomo. Robimy to 3 lata, hello. Hello. Kiedy, jak nie teraz? No. Witam. Hej. Hello. No więc powiedzieliście, że to jest takie wasze hobby, ten YouTube teraz, tak? I ja chciałem się zapytać, czy wy planujecie bardziej karierę w tą stronę teatralną, czy bardziej kinematografię, czy w ogóle jeszcze nie planujecie? Ciężko powiedzieć, bo tak jak mówiłem, wiesz co, no, na razie kontynuujemy, powiedzmy, obie ścieżki. Równolegle. Równolegle, bo wiemy, że w teatrze często jest tak, że jest dużo grania na początku, potem jest jakiś mniej. Przestój. Czasem, no wiadomo, po prostu jest różnie. Tak samo z naszą tą filmową ścieżką, więc... Więc nie wiem, na pewno chcielibyśmy skręcić chyba w pewnym momencie w robienie filmów. Zająć się już tylko produkcją i robieniem tych własnych rzeczy i realizacją naszych pomysłów, no bo nie ma silniejszego narkotyku niż to. A musimy jeść dużo narkotyków. Są jakieś silniejsze? Ty nigdy nie piłeś, a dobra, nieważne. Także na pewno jakby się kiedyś udało przeskoczyć już tylko i wyłącznie na robienie, to chcielibyśmy się zająć tym.
ale póki jest jak jest i możemy się realizować równolegle, też jest super. I póki mamy czas na jedno i drugie, bo w pewnym momencie możemy już nie mieć czasu na jedną z tych. Cześć panowie, mam takie pytanie tutaj. Tam, kiedy możemy się spodziewać kolejnego odcinka Wielkich Konfliktów? Właśnie, to jest... Tak. Teraz mamy do zmontowania Agenta 700, żeby już zamknąć też te dwa shorty. Mamy nagrany jeden konflikt Śmierć ateiści, aczkolwiek jak Janek siadł do montażu, to zrobiło mu się przykro i zmontowaliśmy Gandalfa versus Orły. Także musimy jeszcze wrócić do tego i zobaczyć, bo tam ryzykowaliśmy sporo ze sposobem kręcenia. Coś tam się nie klei na początku. Nie wiemy, czy nam się to opowie i wszystko fajnie ale oprócz tego... Generalnie, ale chcemy wypuścić Śmierć versus ateiści po to głównie, żeby troszkę pokazać, żeby niektórzy widzowie, którzy mają problem z tym, że się śmiejemy z Rafała... Nie śmieję, aha, dobra. No, ale wiesz, tak, że jakby robimy z nimi odcinki, żeby pojęli, że wtedy jest humor tak naprawdę, wtedy jest śmiesznie, bo kiedy się śmiejemy z ateistów, jak to zrobiliśmy w odcinku Śmierć versus ateiści, to jest po prostu smutno. Tak. Nagle się okazało, Że śmianie się z ludzi samotnych w pewien sposób, jeżeli patrzy się na to z szerszej perspektywy, jest po prostu smutne, jest po prostu ten odcinek pełen goryczy i tak naprawdę, Także odpowiadając bezpośrednio na pytanie, kiedy... Myślę grudzień najwcześniej. Jeszcze nie wiemy. Mamy w planach kręcenie. Ale w planach na pewno oczywiście. Teraz będziemy z 3 albo 4 konflikty kręcić już do przodu, także... Więc kto wie, może właśnie te nowe w ogóle wyprzedzą Śmierć versus ateiści, tak. Ale to nie chcemy uprzedzać. Witam. Jaki jest wasz stosunek do religii? Co wam się podoba, a co wam się nie podoba? Słuchaj, przeciwko religii chyba nie ma, wiesz, nie można mieć czegoś przeciwko religii, można mieć przeciwko ludziom chyba. Ludziom, którzy na przykład... Bo wiesz, religia sama w sobie jest dobra, no wiadomo, no, chcemy... Ma religia miłości, rybiości. My chyba wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli coś ci pomaga, a nie krzywdzi innych, to rób. To jest super, to jest najlepsze, ale problem czasem jest, kiedy ktoś bierze religię zbyt osobiście, że jeżeli... Kurczę, nie wiem nawet, jak to powiedzieć, no po prostu... To właśnie rok. Nie, no generalnie przeciwko religii nic nie mamy, nie, no. I nie chcemy się z niej śmiać. Po prostu jakieś radykalne, bardzo radykalne poglądy są zawsze... Każda skrajność jest zła. Tak, no po prostu. Naszym zdaniem. Dobra, teraz ja. Mówiliście, że chcecie skończyć... Bliżej? Dobra. Mówiliście, że chcecie skończyć Wielkie Konflikty. Czy na przykład brakuje wam pomysłów i chcecie, żebyśmy my tutaj wam pomogli jakieś, nie tylko jakie postacie skonfrontować, ale jakie pomysły na wątki w dialogach? Chcielibyście na maila otrzymać takie pomysły? I pomysły jak najbardziej, bo nawet mamy na stronie. Już i na Facebooku w grupie Darwiniści i na stronie naszej internetowej są pomysły właśnie fanów na konflikty. Jest tego mnóstwo i to naprawdę jest bardzo... To nie jest tak, że my chcemy to zakończyć, ponieważ kończą nam się konflikty albo kończą nam się pomysły. Chcemy zakończyć na... Mówimy o tym? Możemy powiedzieć. No to chcemy zakończyć na 29 odcinkach po prostu, nie? Jakby to od jakiegoś Wyjaśnić wszystkie, dlaczego 29, wszelkie tam zawiłości, które się pojawiają i też po prostu zamknąć to, odciąć i pójść dalej, bo... Bo ta forma też się kończy. Ta forma już, też nam się już skończy. Już teraz czujemy, że musimy z każdym kolejnym odcinkiem dalej, wiadomo, zaskakiwać widza i wprowadzać nowe rzeczy. Ale wiadomo, że prędzej czy później i tak się będziemy kłócić ze sobą. O to chodzi w konfliktach. Więc prawda jest taka, że niektórych to już po prostu nudzi i jakby... Ale tak, no chcemy skończyć na 29 odcinkach dlatego, bo tak sobie zaplanowaliśmy po prostu. Okej, a więc cześć, jestem Paweł i mam takie trochę kontrowersyjne pytanie. Jeżeli nie chcecie na nie odpowiadać, mam pytanie zapasowe. Ale to kontrowersyjne to jest, czy uznajecie sami siebie za osoby wierzące? Sami siebie? W sensie, ty myślisz, że jesteś osobą czy jesteście marzą? Osobami wierzącymi? Zależy w co, bo ty, a tak. Właśnie, w Boga. Ale czekaj. W Boga, w sensie stricte dogmatowego, że mamy tu chrześcijaństwo i Bóg wszystkich chrześcijan, tak? Czy... Nie, ogólnie w Boga, jedynego stwórcę świata. Czy jesteście bardziej ateistami?
albo może jesteście agnostykami. Wow. Wow. Ja powiem tak, wydaje mi się, że jeżeli... Dobra, nie wierzę na pewno w wyobrażenie pana z brodą. Jak to? W coś takiego nie wierzę. To jest takie fajne... Ale to jest wiadomo. Fajny mem. I met God. She is black. She is black. Yes. Morgan Freeman is a woman. Okej, okay, dobra, może jeżeli to pytanie jest dla was bardzo jakieś trudne, to zapasowe. Nawiązywaliście do drugiej piosenki. Jaki będzie jej tytuł, jeżeli już jest i możecie go podać? Albo do czego ona ogólnie będzie nawiązywać? No to mówimy, to tak. Jak nie będzie to, to gdzie? Piosenka autorska, tak. Która towarzyszyła nam całe studia. Tak. Powstała w czerwonym Seicento. Podczas podróży w nieznane. Tak. I generalnie piosenka ta była już tisowana wielokrotnie w różnych naszych odcinkach. We wpadkach z planu ostatnich Ludwiku, chyba nawet, jest. W Ludwiku, tak. I generalnie to jest piosenka o kluskach, więc możliwe, że niektórzy z was gdzieś ją tam gdzieś usłyszeli i fragment to brzmi czy mej kluski na oknie, na balkonie je czym. Nie? Tak. To jest pierwszy wers jest tej pierwszy piosenki. Wers. Tak, właśnie to będzie ta piosenka. Aha! Kolejne pytanie, teraz znajduję się tutaj. Tutaj. Czy jest jakaś możliwość nawiązania z wami współpracy, czy po prostu chcielibyście wziąć kogoś z zewnątrz do jakiejś produkcji? Tak po prostu. Nie ma takiej szansy, to jest jakby... Nie, słuchaj, generalnie to jest tak. Jedyne ale, jakie ja bym miał, problem, jaki miałbym, to taki, że po prostu... Ja sobie nie wyobrażam na przykład przeprowadzić castingu. Wiesz, o co chodzi? Żeby ktoś niby przyszedł, że ja bym ja ocenił teraz, czy ta osoba się nadaje i jeszcze powiedział ewentualnie, no wiesz, nie bardzo. Dlatego, jako że nie potrafimy robić takich rzeczy, zawsze bierzemy swoich, nawet nie tyle znajomych, bo angażowaliśmy po prostu ludzi, którzy są po szkole teatralnej, ale wiedzieliśmy, bo gdzieś ich widzieliśmy po prostu. Wiedzieliśmy, że są na tyle dobrzy, że wniosą coś naprawdę fajnego. Widzieliśmy... Ja pracowałem na scenie dwukrotnie z Anią Stelą, dlatego wiedziałem, że potrafi śpiewać i jest po prostu fantastyczna, dlatego ją wzięliśmy do Orek i dlatego wzięliśmy ją do Balladyny. Ale nie wyobrażam sobie, kurczę, po prostu ludzi, których nie znam, których nigdzie nie widziałem, zaangażować, bo to jest... Łatwo można się wykrzaczyć na tym po prostu, nie? To jest główny problem. Tak, no ja nie mam nic więcej jakby do dodania. Zgasili tam światło, słuchaj. Jezus Maria. Ja nie kupiłem sobie jeszcze. Dobra. Jeszcze współpracujemy na pewno z fanami. Tak, no to tak. Kiedy robimy plan, na przykład tak było w Agencie 700, że potrzebowaliśmy statystów, no to wtedy ludzie się zgłaszają, my ogłaszamy na i w ten sposób często nam na Facebooku, często tak. Dajemy znać. Halo. Halo, mikrofon nie działa. Dać takiemu to popsuje, no. Macie ten, czy macie inny? Cześć, jestem Piotrek. Mam Cześć. Takie pytanie. Czy zdarza wam się czasami coś chlapnąć przed kręceniem? Bo oglądając pierwsze konflikty miałem wrażenie, że nie byliście do końca trzeźwi. Nie, to znaczy my jesteśmy niepijący i niepalący. Serio? Troszkę nas wyłączają tutaj. A skąd ta łysina? Łysina to jest mój wybór, nie? Jakby po prostu coś ściąłem się już. Nie no, ale co, od picia się łysieje? Od palenia? Od testosteronu, ja wiem. Mam wszędzie włosy, tylko nie na głowie. Ktoś napisał ostatnio na Facebooku. Ja, to masakra, mieć wszędzie włosy. Nie, dobra. Ale nie, no nie, my nie pijemy, więc nie. Więc zawsze jesteśmy raczej trzeźwi. Tak. W dzienniku często wygląda, jakbyśmy byli najarani, ale no nie. Zjarani. Cześć, jestem Wojtek. Siema, Wojtek. Takie pytanie. Mówicie, że nie chcecie, czy już nie chcecie bawić się... Słychać mnie? Słychać mnie. Bawić się z improwizacją. Dziennik internetowy chyba był. Mam dwa. Dziennik internetowy chyba był improwizowany, nie? Tak, opowiedzcie, tak. Jak to... Dziennik... Jezus Maria, bym to wylał teraz. Dobra, już sobie poradzę. Dziennik internetowy był improwizowany i był jakimś takim naszym kolejnym eksperymentem.
W dzienniku mieliśmy głównie tematy, nie? Jakby narzucaliśmy sobie tematy, o których będziemy mówić i tam graliśmy tylko i wyłącznie na chemii między sobą i na znajomości. Myślałem, że idą nas wygonić. Tak. Niech pan już to idzie. Idzie, bo pieprzycie strasznie. Mów teraz ty. Tak, więc, ale wiesz, a propos improwizacji, chodziło nam bardziej o improwizację taką tu, teraz, przed widzami, no na żywo, wiesz, bo co innego, jak siedzimy sobie w domu, możemy sobie odpocząć. Potem pociąć materiał i zmontować go. To, co było straszne. Będziecie i zostawić się? Planujecie to, co było coś? Mniej straszne. Sorry, że przerywam. Planujecie jeszcze coś w improwizację iść? Wiesz co? Nie wiemy, zobaczymy, bo na razie nie mamy tego w głowie, bo staramy się jednak trzymać tekstu i pisać rzeczy, bo to nas doprowadzi do dużego filmu, w jakieś tam dobre podejście do scenariusza i umiejętność pisania scenariusza, więc na razie ciężko powiedzieć. No wiadomo, czy w konfliktach, czy w shortach w ogóle nie wchodzi w grę improwizacja, no bo musimy być powtarzalni, no bo wiadomo, są różne ustawienia kamery, to wszystko musi być zawsze takie samo. Więc a dziennik dawał taką opcję improwizacji, no bo wiadomo, siedzieliśmy sobie w dwójkę, kamera była tylko z przodu i jakby możemy się ciąć po prostu, nie? No, tak to formuła na to pozwalała po prostu. Dobrze. Niestety już powoli nasz czas dobiega końca. No ale nie bądźcie smutni, ponieważ mamy dla was pewien prezent. Matko Boska. Jesteście gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już. Tik-tak, tik-tak. O, znasz to. Jestem pan tik-tak. Ile ty masz lat? Ja? No. A ile chcesz, żebym miał? No 15. 12? 15. Nie słychać was. Niżej niż nie schodzę. Dobra, to nie ważne. Orki. Orki z Majorki, orki z Poznania i ze Stalowej Woli. On śpiewa lepiej niż my. Pan Bóg stworzył walenie. Twórz, twórz. I bawi się z nimi, kiedy się goli. A nie goli się. To takie... Konfrontacje! Improwizujcie! No myślałeś, żeby tak się pojawić kiedyś? Myślałeś o takim stroju kiedyś? To ja jestem. Przydałoby się. On jest Jezusem. No rozumiem, ale myśleliście o takim stroju kiedyś? Na co dzień? Na co dzień! Ta. Spróbuj sobie dokleić brodę i coś zjeść. Powodzenia! No faktycznie. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Kto wygra dzisiejszy wieczór? O! I teraz to by... Proszę, wstań. Pan Kleks. Witam, jestem Obroży. Biegać, skakać. Mam pytanie do Janka. Śpiewać nie umiem. Janku, mam pytanie do siebie. Chcesz pigułkę na porę głosów? Pigułki na poraz głosów. Absolutnie. Dobra. Pigułki na poraz głosów. Zaufaj. Później. Mateusz Trębaczowski, mistrz motyl, kazał wam przekazać: nie jedzcie narkotyków. On wie. Oryginalne pigułki na poraz głosów. Na pewno nie są to pigułki gwałtu. Do gwałtu lepsze są czopki. To ja to zjem w aucie, dobra? Absolutnie. Do gwałtu lepsze są czopki. Dziękuję panu bardzo. Panie Kleks. Wielkie brawa! Grupa filmowa Darwin! Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Mamy nadzieję, że przyjedziecie do nas za rok. My też mamy nadzieję, że będziemy mogli się pojawić. Byłoby super. Dziękuję. Dzięki piękne!